kanał jest jednym z najbardziej filmowych kanałów w Polsce, a można i powiedzieć w Europie. Przede wszystkim kręcono tutaj bardzo dużo filmów o Powstaniu Warszawskim, ponieważ te kanały podziemne w Łodzi są bardzo podobne do tych w Warszawie, projektowane przez jedną osobę, tę samą osobę. Między innymi tutaj, w tym kanale, kręcono fragmenty do nominowanego do Oscara filmu Agnieszki Holland W ciemności. Zaczynamy wizytę w podziemnej Łodzi od najbardziej filmowego kanału. Mogę powiedzieć, poznałem dwa miasta Łódź, bo Polska ma dwa miasta Łódź. Jedno to na ziemi, a drugie pod ziemią. Wielkie miasto, ponad 2000 km kanałów i niesamowitych miejsc, perełek architektonicznych. Zobaczcie, na co dzień wypełniony po brzegi wodą. Jeden z czterech zbiorników wody pitnej dla Łodzi. A teraz zobaczcie, co nam się udało zobaczyć pod ziemią w Łodzi. Zabieram Was na plan filmowy Hobbita w Władcy Pierścieni. Raz na dwa lata woda ze zbiornika jest spuszczana i ten zbiornik jest czyszczony. I wtedy oczom ukazuje się taka perełka architektoniczna. Wszystko w cegłach klinkierowych, wygląda jak wielka podziemna katedra. Przynajmniej 100 łuków, które zdobią sufity i naprawdę robi to gigantyczne, gigantyczne wrażenie. Zwiedzamy Łódź pod ziemią. Pojawiliśmy się na powierzchni tylko na chwilę, żeby zaczerpnąć powietrza. Jesteśmy w kolejnym miejscu, które trzeba zobaczyć. Początek ulicy Piotrkowskiej, najdłuższej ulicy w Polsce. Plac Wolności. Ja już gotowy z ekipą schodzimy pokazywać kolejne miejsce, które jest pod ziemią.